Historia łączy nie tylko pokolenia. Prezydent Kielc, marszałek województwa, wojewoda świętokrzyski, naczelnik delegatury IPN oraz komendant garnizonu Kielce podpisali porozumienie o wspólnej organizacji świąt państwowych i uroczystości patriotycznych odbywających się w Kielcach. Chcemy pokazać, że dbając o nasze wspólne dziedzictwo, potrafimy działać ponad politycznymi czy społecznymi podziałami, podkreślił prezydent Kielc. Miasto Kielce tak czy inaczej uczestniczy zawsze w przygotowaniu tych uroczystości, ale było dla nas istotne, aby charakter każdej uroczystości, czy to państwowej, czy to szczególnie tych uroczystości rocznicowych na poziomie nawet naszego miasta, miało trochę jeszcze większy wymiar, ponieważ dotyczą często wydarzeń lub postaci związanych z naszym pięknym miastem. Współpraca przy organizacji ważnych wydarzeń rocznicowych wynika z troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie świadomości historycznej i tożsamości narodowej, podkreśliła naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. W tym porozumieniu wyraża się też taka chęć i myślę, że tęsknota do tego, żeby przypomnieć tych, którzy odeszli, żeby przywracać pamięć i oddawać im w ten sposób należną cześć. I to jest też nasze główne zadanie, aby te rocznice były pełne powagi, zgodne z racją stanu, zgodnie z charakterem tych wydarzeń czy upamiętnień tych osób, które kształtowały naszą rzeczywistość. Każda z instytucji w ciągu roku będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań przy organizacji poszczególnych wydarzeń. Najbliższą ważną uroczystością organizowaną wspólnie przez strony porozumienia będzie 80. rocznica przekształcenia ZWZ w AK, która przypada w lutym 2022 roku.